już możemy witać się oficjalnie. Ja nazywam się Grzegorz Śpiewak, jestem tutaj w imieniu Macmillan Education w Polsce, żeby życzyć Państwu wszystkim jak najcudowniejszego Dnia Nauczyciela. Jak to ktoś mądry powiedział, nauczyciele zmieniają świat i mam nadzieję, że zwłaszcza fantastyczni nauczyciele zmieniają świat na dużo lepszy, co w tych czasach chyba jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek w ostatnim czasie, więc tym bardziej jest nam miło, że Państwo postanowili część tego dnia spędzić w naszym towarzystwie. Ja chciałbym powiedzieć, że ja jako stary belfer też trochę czuję, że to moje święto, ale ustaliliśmy wspólnie w Macmillanie, że będziemy świętować w ten sposób, że to my damy Państwu prezent, zamiast na prezent oczekiwać, bo uważamy, że po prostu Państwo na to zasługują, więc Państwo no, oczywiście domyślają się, jaki jest ten prezent, bo po to Państwo tu z nami są, prawda? I ja zaraz do prezentu już przejdę, żeby nie przedłużać. Powiem tylko, że w ramach tego naszego Macmillanowego Instytutu Rozwoju Nauczycieli mamy też dla Państwa inne prezenty, takie wokół Dnia Nauczyciela rozpięte, więc jeśli wejdą Państwo na stronę tegoże Instytutu, to znajdą tam Państwo na przykład bardzo sympatyczne zniżki na różne nasze wydarzenia, więc proszę z tego skorzystać, jeśli wola. A ja już nie przedłużając, chciałbym powiedzieć, że jest mi ogromnie miło, że mogę zapowiedzieć tenże prezent. A prezentem oczywiście jest wyjątkowe webinarium, jedynego w swoim rodzaju, a mojego przy tym dodam z dumą wielkiego przyjaciela, pana profesora Jacka Pyżalskiego, który to już czeka w bloczkach startowych, żeby podzielić się z Państwem swoją niesłychaną wiedzą. Dziękuję pani Halino za ten piękny komentarz, właśnie mi tu mignął. Więc pan profesor już czeka, żeby podzielić się z Państwem swoją unikalną wiedzą na temat tego, jak nie wpaść w pułapkę uproszczonego myślenia, kiedy myślimy o przemocy rówieśniczej w klasie, ale co najważniejsze, kiedy chcemy skutecznie sobie z tą przemocą radzić. Więc ja już nie zagaduję, ponieważ wiem, że nie po to tu Państwo dzisiaj przyszli. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego na Dzień Nauczyciela, a ja już witam oficjalnie w gościnnych progach Macmillana, z kolei pana profesora Jacka Pyżalskiego. Jacku, podłoga jest twoja, jak to mówią. Podłoga jest moja, dobrze. Miłego odbioru Państwu życzę. Aha, dziękuję, dziękuję. Dobry wieczór, dobry wieczór. No mam nadzieję, że mnie też dobrze słychać. Wcześniej sprawdzaliśmy, że słychać, tak właśnie sobie śledzę, skąd są osoby, co słyszą, co widzą i tak dalej. No, słychać idealnie, no to bardzo dobrze. Szanowni Państwo, przed nami godzina spotkania, wydaje się, że to długo, myślę, że minie Państwu szybko, ja długo myślałem, jak pokazać to, co chcę Państwu pokazać na temat przemocy rówieśniczej. Ten tytuł może być trochę intrygujący, no nikt nie chciałby wpaść w pułapkę, ja powiem trochę bardziej pesymistycznie, uważam, że już trochę jesteśmy i tak wszyscy w pułapce, ale to będzie troszkę takie spotkanie, jak z tej pułapki wyjść. No musicie Państwo wiedzieć, że rzeczywiście może być tak, że pewnych tematów tylko dotkniemy, ale postaram się ich tak dotknąć, abyśmy się czegoś ciekawego dowiedzieli tutaj wspólnie. No dobrze, trochę o korzeniach, co dzisiaj Państwu pokażę, więc przede wszystkim będę pokazywał coś, czym się zajmuję dobre 20 lat, to już kawał czasu. I z jednej strony będę to robił jako taki człowiek w okularach, jako naukowiec, tak? Czyli założę okulary naukowca i powiem Państwu troszeczkę o wynikach badań, najnowszych badań, swoich własnych badań. Sam tych badań sporo prowadziłem na ten temat, ale z drugiej strony będę chciał Państwu powiedzieć, i się bardzo tym interesuję, co ludzie robią tak naprawdę na co dzień z tą przemocą, jak oni myślą. Ludzie, to mam na myśli zarówno nas, nauczycieli, jak i rodziców, uczniów, innych dorosłych w szkole, o których się często zapomina, bo tak nawiasem mówiąc, wszystkie dobre programy dotyczące przemocy rówieśniczej to panią woźną i panią kucharkę także uwzględniają, a nie tylko pracowników pedagogicznych. Troszeczkę będę chciał pokazać rzeczy, których się nie widzi, no bo czasami jest tak, że jak z czymś mamy do czynienia na co dzień,
To myślimy sobie, wszystko o tym wiemy, a ja będę chciał pokazać trochę takich rzeczy, których mimo, że czasami długo, długo już się im przyglądamy, to będę chciał powiedzieć o takich szczegółach, których nie widzimy. No i wreszcie będę chciał trochę powiedzieć o takim wiedzy, którą uzyskałem prowadząc w Macmillanie dwa takie rozbudowane kursy dotyczące przemocy rówieśniczej, takie pięciospotkaniowe z zadaniami domowymi, bo okazuje się, że to, co nauczyciele tam mówili na tych kursach, ja zacytuję trochę wypowiedzi, też nam pokaże troszeczkę innego spojrzenia, troszeczkę innych ważnych historii. Kiedy się w ogóle mówi o bullyingu? Z jednej strony zobaczcie Państwo od zawsze, co mam na myśli. No jak może być grupa ludzi, nawet nie dzieci i młodzieży, w której nie będziemy sobie robili żadnej przykrości? Przecież to jest jakby normalne, jakby wliczamy to w koszty, tak? Jesteśmy w grupie, w szkole, w harcerstwie, w drużynie sportowej i gdzieś tam liczymy się z tym, że skoro jesteśmy w grupie, doświadczamy różnych rzeczy, mamy różne doświadczenia, to pojawią się konflikty, pojawią się sytuacje trudne, ktoś kogoś nie będzie lubił, tym samym ktoś komuś zrobi coś nieprzyjemnego, więc z jednej strony, jak tak ktoś by zapytał, od kiedy to jest problem, no to powiemy, no był zawsze problem, tak? No jak zaczniemy szukać po literaturze, to powiem Państwu, że najpierw powinniśmy sięgnąć po literaturę piękną, czyli po literaturę typu na przykład Dickens, który w swoich książkach pisał o tym, jak to młodzi ludzie, dzieci robiły coś innym dzieciom. Ale kiedy się zajmiemy tak współcześnie tym, jak się problemem bullyingu zajmują naukowcy, czyli tacy ludzie jak ja, to tak naprawdę zaczynałem mieć 50 ostatnich lat, a nawet trochę mniej, ja już tak umownie mówię 5 dekad, chociaż wielu autorów robiąc teraz podsumowania pisze nawet o 4 dekadach. Coś pomiędzy 40 a 50 lat to jest taki okres, którym się zajmujemy tym badawczo, ale powiem Państwu, że zajmujemy się bardzo intensywnie. Gwarantuję Państwu, że gdybyśmy teraz poszli do takiej biblioteki albo byśmy weszli do bazy danych elektronicznej i wpisalibyśmy słowo bullying, czyli to najczęściej używane angielskie słowo na przemoc rówieśniczą, to ten pokój, który jest za mną, nic by nie zostało, tak? Ja bym wydrukował rzeczy, które na ten temat zbadano, napisano, jakby przedstawiono w czasopismach naukowych, to nie zmieściłbym ich tutaj, ale na pewno byście nic Państwo za mną nie widzieli, bo od podłogi do sufitu, i to tak skromnie licząc, zapełniłbym po prostu dwustronnie wydrukowanymi pracami. Ktoś powie, bo to wiemy wszystko, wszystko jest proste, wszystko jest jasne, a ja chcę powiedzieć, że nie do końca. No dobrze, no to teraz popatrzcie dalej. Macie w tytule jak nie wpaść w pułapkę i myślicie, o, spotkaliśmy się z okazji Dnia Edukacji Narodowej, się dowiemy jak nie wpaść. Znaczy ja mam gorszą informację, ja mimo, że się tym zajmuję długo, to ja chciałbym powiedzieć, że już uważam, że jesteśmy w pułapce. Najpierw powiem o sobie, jako naukowcy. Zobaczcie Państwo, mimo że się tyle rzeczy bada, to ja wszystko czytam na ten temat i uczestniczę w tych kluczowych gremiach międzynarodowych, które się zajmują tym problemem. Byłem w takich akcjach Europejskiej Fundacji Nauki, reprezentowałem Polskę, czyli powiedziałbym, jestem w sercu badawczym tej problematyki. To chcę Państwu powiedzieć, że tam jest pułapka badań, które oczywiście są ciekawe, jakbym Państwu je pokazał, na przykład bardzo szczegółowo badają zmienne psychologiczne, kto się zajmuje bullyingiem, jakby jaki jest jego profil, jakie ma przekonania i tak dalej, albo bardzo szczegółowo badają jakieś tam sieci społeczne, które są w klasach, to jest bardzo zaawansowany sposób badane analizami ścieżek, statystycznie już taką bardzo wyrafinowaną statystyką. Niestety, jak się wchodzi do konkluzji takich artykułów, to jest napisane OK, zbadaliśmy tutaj ważne uwarunkowania i to znaczy, że powinniśmy zajmować się problemem, albo że problem jest bardzo ważny, no nie? Czyli można by powiedzieć, wiemy bardzo dużo, czasami wiemy bardzo dużo detalistycznych rzeczy, ale jak przychodzi ktoś do tych większości, tych naukowców, którzy się tym zajmują, ktoś ze szkoły albo z placówki i mówi, no jesteście badaczami, tyle poświęcacie pieniędzy, czasu waszego, starania, żeby robić takie badania, co żeście się dowiedzieli takiego, z czym ja jutro pójdę do szkoły i coś sensownego z tym zrobię, tak żeby to naprawdę przyniosło skutek, znaczy zrobię, żeby to w ogóle się nie pojawiło, albo zrobię, żeby zareagować, to ci badacze wtedy często powiedzą, no nie za dużo ci mamy do zaoferowania, trochę tak, ale niespecjalnie dużo, więc to jest jedna pułapka, że wiemy dużo, ale nie za bardzo, to jest taka wiedza, którą można wykorzystać w praktyce.
W jakiej pułapce jesteśmy jako nauczyciele i rodzice? To ja te pułapki wymieniłem. Zobaczcie Państwo dalej, w jakiej jesteśmy. Po pierwsze, to co już powiedziałem, sporo badań, często podobnego typu, ale brak takich sensownych wniosków praktycznych. W szkole z kolei jest taka warsztatomania, czyli się uważa, że jak się zrobi warsztaty edukacyjne, najlepiej, znaczy mówi się o tym, że one powinny być atrakcyjne, dobrane dobrze do tych odbiorców, w jakiś tam sposób dopasowane do nich, czy dostosowane i tak dalej. Jak się zrobi te dobre warsztaty, no to ta młodzież nabędzie świadomości, że krzywdzenie drugiej osoby jest niewłaściwe, dowie się, kiedy jest krzywdzenie, nie wiem, szerzej otworzą im się oczy, coś zrozumieją i zobaczą. I wszyscy wiemy, że te warsztaty są coraz lepsze, jest coraz więcej instytucji, które cyzelują te warsztaty, oferują je w coraz bardziej atrakcyjny sposób, coraz lepsze są te materiały edukacyjne, coraz bardziej się tam jakby dba o to, żeby one angażowały młodzież te warsztaty, ale też chyba wszyscy wiemy, że to jest za mało ta skuteczność, że to nas nie zadowala, tak? Że gdyby to było takie proste, tak? Że przychodzimy z tymi warsztatami i to rozwiązujemy sprawę, no to byśmy tutaj nie musieli siedzieć dzisiaj i się dalej zastanawiać, w jakiej to nie jesteśmy w pułapce. Wreszcie i dla rodziców, i dla nauczycieli jest taki problem proceduralizacji problemu. Co mam na myśli? Że się uważa, że ten problem się rozwiąże takimi różnego rodzaju ustalonymi regułami, czy ustalonymi procedurami, jak działać, kiedy jest przemoc. My te procedury będziemy mieć schowane albo powieszone na ścianie, zadziałamy i to rozwiąże sprawę. Oczywiście ja nie przeczę, że to może być przydatne, gdy stanie się coś poważnego, ale chcę też zwrócić uwagę, że czasami to nas gubi, przestaje nam to, odciąga nas to od myślenia i od jakiegoś takiego zastanawiać się w ten sposób. No więc generalnie rzecz biorąc, ktoś nie słyszy, nie wiem czy dlaczego, bo to czasami jest też powód po stronie drugiej, bo większość osób pisze, że dobrze słyszy, ale to pani Grażyna pisze, że nie ma dostępu do dźwięku. To się zdarza z różnych powodów czasami po stronie odbiorcy, bo sporo osób słyszy, nie? Więc to pewnie nie jest nadawca, no ale no ktoś pisze, słychać idealnie, no to po prostu jest ten ból, jest nas naprawdę dużo, prawda? Natomiast posłuchajcie Państwo dalej, taki kryminolog Nils Christie powiedział, że to, co kiedyś się kończyło w gabinecie dyrektora szkoły, to teraz się kończy przyjazdem policji z całego miasta. Nie? Czyli lubimy też sięgać po te procedury teraz nie tylko w sytuacji, kiedy już trzeba, kiedy dzieje się coś poważnego, kiedy jest złamane prawo w związku z tą przemocą rówieśniczą, ale chcielibyśmy takimi różnymi schematami, rozwiązaniami załatwić tego typu problemy, kiedy one dopiero kiełkują, kiedy się zaczynają i to jest straszna pułapka i często nic z tego nie wychodzi. No też muszę Państwu powiedzieć, że nauczyciele często na to narzekają, czyli narzekają na coś takiego, że dostają często rady, ale te rady są bardzo ogólne. No jak byliście Państwo kiedyś na konferencji o przemocy, to często dużo się mówi o danych, ile jest tej przemocy, kto ją robi, czy chłopcy, czy dziewczynki, jak często, prawda, jak tam cierpią różne osoby, natomiast jak się pojawia na przykład już ten moment, w którym byśmy się chcieli dowiedzieć, co z tym robić, to wtedy ktoś mówi, o, reagujmy, to ważny problem, powinniśmy działać, powinniśmy reagować. I wszyscy mówią, to wszyscy wiemy, ale zostajemy na końcu w takiej sytuacji, że powinniśmy reagować, tylko tak jakby nie wiemy, co tutaj zrobić, jak zareagować, jak zadziałać i tak dalej. Czego się możecie Państwo spodziewać po dzisiaj? Ostatnie zdanie wstępu. Na pewno skomplikowania sytuacji, bo otworzy dużo takich tematów, które może trochę namieszają, ale uważam, że trzeba. Ja też chcę Państwu powiedzieć, że spotykając się tu ze mną, jesteście świadkami jakby też mojego spojrzenia takiego ewolucyjnego, czyli mi to też się bardzo zmieniało przez te 20 lat. Zaczynałem zauważać rzeczy, których kiedyś w ogóle nie widziałem, albo zaczynałem zwracać uwagę na szczegóły, które kiedyś mi kompletnie umykały. Albo na przykład jakby zwracam uwagę na rzeczy, które kiedyś w ogóle uważałem za mało ważne. Więc będę chciał pokazać rzeczy, które uważam, że są ważne dla nas wszystkich po to, żeby w ogóle coś zasiać w naszej głowie. Jakiś rodzaj myślenia, analizowania i tak dalej. Oczywiście, no, ja chcę pokazać pewną paletę tych rzeczy, więc w żadną z nich nie mogę tak się zagłębić, ubrać strój płetwonurka i z Państwem ponurkować 3 godziny. Choć byłoby świetnie. Natomiast zobaczycie, że będą to rzeczy ciekawe. Miałem okazję ostatnio rozmawiać z różnymi grupami na ten temat i wszyscy mówią, że to
że to warto. No, ja uważam, że warto, mam nadzieję, że Państwo też stwierdzicie po całym spotkaniu, że było warto. Dobra, zacznijmy od pierwszej rzeczy, o której mówią badacze. Popatrzcie, sam temat nasz, jak przeciwdziałać przemocy. Mamy programy przeciwdziałania cyberprzemocy, walki z przemocą. Mamy strategię walki z przemocą w szkole. Mamy programy profilaktyki przemocy w szkole. Zwróćcie uwagę, że w tych wszystkich programach w centrum, nawet w samym tytule programów jest przemoc. I rzeczywiście, jak się zaczęło w 70-tych latach badać różnego rodzaju bullying i Dan Olweus, taki klasyk problematyki w Norwegii, zaczął go badać, no to chciałbym Państwu powiedzieć coś takiego, że tam wszędzie, ale to wszędzie, te programy zaczęły się nazywać później Bullying, Olweus Bullying Prevention Program, czyli program prewencji czy zapobiegania bullyingowi Olweusa, czyli wszyscy mówili, jak robisz taki program, jesteś nauczycielem w szkole czy wychowawcą, to skoncentruj się na walce z przemocą, czyli jakbyś, zobaczcie, z jednej strony mojego pokoju byłaby przemoc, czyli wszyscy mówią tak, zatrzymaj tą przemoc, najlepiej szybko, jak tylko ktoś zobaczy, że robi w stronę przemocy krok, to reaguj szybciutko, nie czekaj na poważną przemoc, żeby uczniowie się poważnie krzywdzili, reaguj na małe rzeczy, zatrzymaj tą przemoc, no jak już masz dużą przemoc gdzieś tam daleko, no to wtedy ostro wejdź profesjonalnie, zatrzymaj sytuację jakąś procedurą, jakimś rozwiązaniem i tak dalej. I to nie jest głupie. Ale zwróćcie Państwo uwagę, jako doświadczeni ludzie, że jak macie zespół klasowy, część osób tutaj u nas, nie, tak pomyślcie nawet chwilkę, tak z doświadczenia często wieloletniego, jest zespół klasowy, oddział klasowy, uczniowie, nie? Ktoś może powiedzieć, u mnie się mocno nie krzywdzą, no są jakieś niesnaski, ale się tam nie biją, nie robią sobie poważnej krzywdy, czyli nie są tam w tą stronę przemocy mocno przechyleni. Ale to, że siedzę tutaj na środku, i nie idę w stronę przemocy, nie znaczy, że jest super. Może być bardzo przeciętnie, co prawda przemocy nie ma, ale nie ma też więzi, nie ma też wspólnoty. Czyli tak mówiąc najprościej, za 10 lat, jak oni się będzie sobie myślał o tej swojej szkole i o tej klasie, to nie będzie mówić, ale pamiętam te nasze więzi, pamiętam te nasze relacje, pamiętam tą naszą wspólnotę, nie? Czyli było przeciętnie, nie było źle, nie szło w stronę cienką, beznadziejną, bolesną, ale nie szło też w stronę dobrą. Czyli zobaczcie, z tego miejsca jestem na środku, mogę się udać w stronę przemocy, ale mogę się udać w stronę pozytywną, w stronę dobrych więzi, w stronę przyjaźni, w stronę wspólnoty i tak dalej. I teraz na czym my się koncentrujemy? My się w tych wszystkich programach koncentrujemy na walce z przemocą, a równie dobrze moglibyśmy chociaż trochę bardziej, naprawdę, skoncentrować się na budowaniu przyjaźni, na budowaniu wspólnoty, na budowaniu relacji, nawet kiedy przemocy nie ma. Czy to jest walka z przemocą? Pewnie, że tak. Bo jak ja pójdę daleko w stronę przyjaźni i wspólnoty, to już nigdy, to po pierwsze jestem daleko od przemocy, czyli od strony, od przyjaźni dojść do przemocy to są kilometry, a od przeciętności, gdzie jestem na środku, pójść do przemocy, to jest tylko kroczek, nie? To po pierwsze. A po drugie, w klasie, w której jest wspólnota i przyjaźń, nawet kiedy się pojawią konflikty, problemy, ktoś coś komuś zrobi i tak dalej, to w takiej klasie gdzie jest wspólnota, łatwo to rozwiązywać, no nie? Natomiast chcę Wam powiedzieć coś bardzo tu ważnego. Jak to zrobić? Bo jak ze slogan powiemy buduj relacje, no to każdy powie święta racja, tak? Tylko co z tym zrobić? Natomiast ja chcę już zwrócić uwagę na samą rzecz. Na co my stawiamy większy nacisk? To ja chcę powiedzieć, jako człowiek, który się tam przygląda od 20 lat, za mało stawiamy nacisku na tą drugą stronę. To nie o to chodzi, żeby nie reagować na przemoc. To chodzi o to, żeby od początku mieć dużo pomysłów i priorytetów i konkretnych rozwiązań na budowanie więzi, budowanie przyjaźni i tak dalej. No dobrze, w tej 34-osobowej klasie o tym też powiem, bo parę rozwiązaniach, o których ktoś pisze. Czyli inaczej mówiąc, pomyślcie, tu jest jeszcze inny podział, czy my chcemy rozwiązań reaktywnych, czyli co to jest reaktywne? Czekam na przemoc, jak widzę przemoc, to wiem, co zrobić. Jestem czujny, widzę przemoc, wchodzę, reaguję, zwracam uwagę, komunikuję się, nie wiem, interweniuję i tak dalej. Czy może robimy działania proaktywne, czyli wchodzę do nowego zespołu, i tak dalej. Natomiast idąc dalej, fajnie, że ktoś pisze o tym, że młodzież jest nieprzyzwyczajona do relacji i do kontaktu, ktoś pisze w techniku, bo chcą być samotnymi wyspami. Czasami jest tak, fajnie, że pani to pisze, pani Beata. Muszę powiedzieć coś na to, bo to jest dla mnie też ważne. Czasami jest tak, że młodzież, szczególnie w tym wieku, taka szkoła technikum, szkoła średnia,
pokazuje pewne rzeczy, na przykład, że nie zależy na czymś albo czegoś nie robią, a pozory mylą. To znaczy, ja wielokrotnie miałem kogoś, kto był nadwrażliwy, a udawał cynika. Albo kogoś, kto mówił, że mu nie zależy na relacjach, a w rzeczywistości był najbardziej tego głodny. Ja nie mówię, że tak jest w tym wypadku, natomiast tak jest bardzo często z młodzieżą w dzisiejszych czasach, że się czasami taką tworzy trochę reakcję pozorowaną odwrotnie niż jest. No ale pierwsza myśl, powtórzę ją, ja jestem za tym, żeby od początku budować pozytywne rzeczy. No dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Co mówią na to naukowo potwierdzone programy? Tu jak Państwo zerkniecie do tego nagrania, ono jest w dobrej jakości nagrane, nawet jak ktoś teraz nie słyszy, to macie wymienione najlepsze programy na świecie, czyli takie najbardziej znane, najbardziej doinwestowane, najbardziej sprawdzone, wprowadzone w największej liczbie szkół na świecie. Natomiast jak macie tutaj tą historię tych programów, to czy one potwierdzają to zajmowanie się tym, co ja przed chwilą powiedziałem, to zajmowanie się też pozytywną stroną, czyli budowaniem więzi, relacji, wspólnoty i tak dalej. Muszę Państwu powiedzieć, że nie za bardzo. To znaczy, jakbym miał powiedzieć tak bardzo zbiorczo, to one w 80% zajmują się przemocą, a tylko w 20% tą pozytywną rzeczą. Pomysłów jest bardzo dużo konkretnych, na przykład ja mam taką złotą piątkę od wielu lat sprawdzoną, jak ktoś pyta, jak to zrobić. No dobra, lecimy dalej. Zobaczcie Państwo, co się tutaj dzieje. Wszystkie te projekty mówią co nieco o zapobieganiu, ale mówią głównie o edukacji, czyli mówią, zróbmy serię jakichś sprawnych warsztatów dla tej młodzieży, opowiedzmy im, czym jest przemoc, jakie są przyczyny przemocy, zwróćmy im uwagę, żeby umieli rozpoznać tą przemoc i tak dalej. I to jest bardzo proste i te badania też mierzą później, te projekty mierzą później, czy uczniom przyrosła wiedza, nie? Czyli sprawdzają, czy oni, nie wiem, więcej wiedzą niż wiedzieli. No i szczerze mówiąc, to jest skuteczne. Czyli jak się zbada skuteczność przyrostem wiedzy, to wychodzi, oni więcej wiedzą, nie? Ale jak się już zapytać, czy częściej doświadczają, czy rzadziej, nie? Bo powinni rzadziej różnego rodzaju przemocy ze strony rówieśników, to się nagle okazuje, że wcale tak prosto nie jest, tak? Że to już te wyniki są troszeczkę skaczą, ale na pewno nie tyle, co byśmy się spodziewali, no nie? I też chcę Państwu tutaj powiedzieć, że życie jest też trochę sobie, jak to wszystko wygląda. Myśmy robili taki, sami go wprowadzaliśmy w szkole, też taki projekt trochę edukacyjny na temat cyberprzemocy, jeszcze jak były gimnazja, ja go osobiście testowałem w wielu gimnazjach, pracując z młodzieżą. I chcę Państwu powiedzieć ciekawą rzecz, myśmy też tą młodzież pytali o to, jak ta profilaktyka wygląda i zobaczcie, co mówi ta nasza polska młodzież, to jest z naszych badań. Średnio ciekawie, pani tylko do nas mówiła, mieliśmy zajęcia, jak korzystać z internetu, bo to o cyberprzemocy, jakaś pani była u nas, no nie zainteresowały mnie oni zbytnio, powinni mówić o sytuacjach, jakie nam się mogą przytrafić, o sposobie rozwiązania, a tak to było mówione, że w internecie coś tam, nie? Czyli my chcemy, dobrą wolę mamy, a ta młodzież to ogląda i mówi nam mniej więcej coś takiego, jak tutaj Państwo widzicie, nie? Albo mówią, jak ludzie reagują, to mówią, wskakują i dają tym uczniom karę, nie? Mówią, chyba raz mieliśmy, bo coś się wydarzyło, że możemy mieć prokuratora. Uczniowie obniżono ceny z zachowania, ale później i tak się z tego wyciągnął. Czemu Państwu to pokazuje? Że wszyscy byśmy coś chcieli w tej sprawie, natomiast tak za bardzo nie wiemy co. Mnie od wielu lat, jak tu ktoś pisał, jakie są sposoby, jakie są pomysły i tak dalej, to ja chcę Państwu powiedzieć, że mnie od bardzo wielu lat interesuje zejście na taki poziom, ja to zaraz pokażę, na taki poziom bardzo życiowy, czyli co z tym możemy zrobić. No dobrze, no to zaczynamy. Zaczynamy może od lin i sznurków. Myślę, że to warto powiedzieć. Ktoś zapytał o różne sposoby, to powiem Państwu o różnych sposobach, które działają tak trochę zajawkowo, ale myślę, że będzie istotne. Najpierw o co chodzi z tymi linkami i sznurkami? Wyobraźcie sobie Państwo, że kupuję Wam takie amerykańskie urządzenie, przez które możecie zobaczyć relacje w klasie w postaci łączących uczniów sznurków. Jak między kimś jest taki gruby sznurek, taki wiecie, taka lina okrętowa, to super przyjaciele, tacy co wiecie, by w ogień za sobą skoczyli, lubią ze sobą przebywać, mówią sobie wszystkie sekrety i tak dalej. Jak jest sznurek gruby, to koledzy, super koledzy. Jak jest sznurek średni, no to taki sznurek, po prostu sznureczek, no to tacy kumple na cześć. Jak jest żyłka, no to tam ledwo sobie kiwną coś do siebie, a jak nie ma nic, to znaczy, że nie ma w ogóle relacji.
I teraz bądźmy wszyscy realistami jako nauczyciele. Czy jesteśmy w stanie sprawić, co jesteśmy w stanie zrobić? Ktoś powie, jak sobie ktoś przypasuje, to się stworzy między nimi gruba lina, bo sobie do siebie będą pasować. Jak sobie słabo przypasują, to się nic między nimi nie stworzy, albo tylko żyłka. Ale pytanie praktyczne brzmi dla nas, po pierwsze, po co my te liny potrzebujemy? A drugie, czy jesteśmy w stanie te liny wywołać jako nauczyciele, albo przynajmniej stworzyć warunki, żeby one się stworzyły? No to posłuchajcie, to posłuchajcie dalej. No więc idziemy w temat głębiej. Co daje sznurek? Jeżeli mnie coś z kimś łączy, jakiś sznurek, to po pierwsze ja nie mam ochoty na przemoc wobec niego, bo to jest mój kolega albo przyjaciel, jak mnie łączy gruba lina. Nawet jak mu coś z rozpędu zrobię, bo się wkurzyłem, bo było nerwowo, bo był jakiś konflikt, bo była jakaś awantura, to jest mi głupio, zatrzymam się, przeproszę, wycofam. Znamy to z życia. Też kiedyś zdarzyło nam się pewnie bliską nam osobę, z którą jesteśmy zakolegowani, skrzywdzić, źle potraktować i tak dalej. Czyli jak my stworzymy dużo sznurków, to zminimalizujemy chęć, żeby młodzi ludzie sobie w klasie robili różne rzeczy nieprzyjemne. To jest pierwsza rzecz. Teraz, czy te sznurki się stworzą same? To chcę Państwu powiedzieć raczej słabo. Jak pracowałem z gimnazjalistami, to wchodziłem do drugiej klasy, czyli w zespołach szkół już byli ze sobą całe lata i mówiłem, czy mogą podnieść rękę osoby, które mają w klasie kogoś, z kim nigdy nie rozmawiały, to podnosiło rękę 50-60% osób w typowej klasie. Co to znaczy? Że często są w tych klasach uczniowie, do których nie prowadzi żadna linka. Co to znaczy? To znaczy, że nie ma tych hamulców, żeby im coś zrobić i jak ktoś im zacznie robić, no to już jest bardzo trudno. Ale jest jeszcze drugi powód, o którym chcę Państwu powiedzieć, zobaczcie jaki, jeśli pozwolicie. A drugi jest, to jest wypowiedź po tym naszym Macmillanowskim rozbudowanych warsztatach, gdzie jedna z nauczycielek, mnie to tak wzrusza, jak ona napisała, uwagę powinniśmy skupić na nitkach, żyłkach, sznurkach, węzłach, które łączą naszych podopiecznych, ważna jest długość, kolor, siła i moc. Dla mnie to jest piękne, że ona tak napisała, bo to jest rzeczywiście istotna sprawa, tylko jak skupić to o tym zaraz, dobra? Natomiast jeszcze coś powiem, taką opowieść z przedszkola, uwielbiam ją. Kiedyś ją usłyszałem od pewnej nauczycielki przedszkola i będę ją do końca życia opowiadał, bo nie uważam, że ją powinno się opowiadać na murze napisać, bo jest tak ważna i jest ważna do końca życia, nie jest ważna tylko dla przedszkolaków. Słuchajcie, ważne. Było sobie przedszkole, i w tym przedszkolu dzieci były dowożone z sąsiednich miejscowości, takie gminne. No i z jednej miejscowości czwórka dzieci dojeżdżała, a rodzice nie chcieli jeździć osobnymi samochodami, żeby nie marnować czasu, paliwa i tak dalej. I się umówili, że w każdym tygodniu całą czwórkę wozi inny rodzic. Czyli w jednym tygodniu wozi pierwszy rodzic, w drugim drugi. Rozumiecie, wszystkie dzieci wozi ten jeden człowiek w jednym tygodniu, drugi w drugim i tak dalej. Ale domyślacie się Państwo, czy coś jest, jakaś historia. Otóż jeden z rodziców nie miał samochodu, był rolnikiem, miał trochę kłopotów finansowych, nie miał samochodu. I oczywiście młodsze dzieci to od razu zauważyły. No i stoi sobie grupka dzieci i jedna dziewczynka mówi do tego chłopca tak, a twoi rodzice kiedy po nas przyjadą? Nie przyjadą, bo nie mają samochodu, nie? I co, inni mogliby dołączyć i się z niego zaśmiać i się naigrywać. Zresztą w starszym wieku też, ale tak się nie stało. Ponieważ słuchajcie, jakaś inna dziewczynka, która stała obok, powiedziała do tej dziewczynki, która to powiedziała tak, o co ci chodzi, samochodu nie mają, ale mają za to traktor i co? I koniec. Ale kiedy tak powie ktoś? Powie tak wtedy, kiedy, powie tak, słuchajcie, wtedy, kiedy ma z nim jakiś sznurek. Czyli te sznurki też powodują, że obronisz kogoś, że nie dołączysz do tego, kto mu to robi, że nie będziesz taki chętny jak stado wilków, żeby się za nim rzucić i tak dalej. Więc zobaczcie, chcemy sznurków, ja bym chciał założyć po pół roku w klasie to i zobaczyć mnóstwo sznurków, niekoniecznie grubych, ale czym więcej tym sznurków, tym gorsza gleba pod to, żeby robić jakąkolwiek przemocową historię. No dobrze, to teraz jedno zdanie Państwu powiem, jak to robić. Wrócę jeszcze do tego może, nim to zrobię. Pytaliście często tutaj, jak to robić? Ktoś pisał coś takiego, u mnie wychowawczej się nie zrobi i tak dalej. Słuchajcie, takie coś się robi wszędzie, ciągle i na każdej lekcji, wcale nie zakłócając toku lekcji. No to posłuchajcie, ja mam sposobów dużo i to nie tylko sprawdzonych przeze mnie, ale też przez wielu nauczycieli, którym te sposoby pokazuję od wielu, wielu lat.
I czasami się dowiaduje, najczęściej, że to świetnie działa, a czasami się dowiaduje, że nie działa i wtedy też najczęściej się dokopujemy do tego, jaki ktoś popełnił błąd, co zrobił źle, co zrobił beznadziejnie. Natomiast słuchajcie jakiegoś sposobu. Więc pierwszy sposób to może być na przykład metoda, którą bardzo łatwo zepsuć, ale jak się wie, jak zrobić, to działa cuda. I to jest metoda do robienia w nowej klasie. Dlaczego w nowej? Bo się ją robi w klasie, gdzie jeszcze na razie nie pojawiły się takie mocne animozje, takie mocne, wiecie, przeciwko komuś, złe traktowanie kogoś i tak dalej. A to jest banalna metoda, tylko banalne można najłatwiej zepsuć, z metoda regularnego przesadzania uczniów w ławkach, ale nie za karę, tylko takiego automatycznego na dzień dobry, nie, w nowej klasie. Na przykład z powodów, można powiedzieć, dydaktycznych, że się to robi i tak dalej. Słuchajcie, rzecz jest ekstra, dlaczego? Dlatego, że jak ja z kimś przez tydzień posiedzę, to nawet jak go nie polubię super, to wiecie, trochę się nim nasączę kontaktem, trochę z nim zagadam, trochę poczuję, kto to jest, czyli jak za tydzień go spotkam i nie wiem, będziemy coś wspólnie robić, albo będzie on mnie o coś poprosi, albo on będzie chciał w czymś uczestniczyć, czym ja uczestniczę z kolegami, jest mi dużo łatwiej go zaprosić niż wtedy, kiedy nie miałem z nim kontaktu. Natomiast powiem wam jedną rzecz. To ktoś pisze, że robi w języku obcym do takich zadań, nie? A ja mówię o takim przez tydzień siedzeniu. Natomiast słuchajcie, jak tą metodę można skrzanić. Jak ktoś ją na przykład zrobi tam, gdzie już ma poważną przemoc, to szczerze mówiąc zaszkodzi temu uczniowi, bo wtedy będzie tak, że wszyscy się będą modlić, żeby nie dostać tego ucznia, tak? Jak ktoś nie będzie losował, tylko będzie palcem pokazywał, kto z kim ma siedzieć, to się będzie wykłócał z uczniami, po co my to robimy, my tego nie chcemy robić i tak dalej, no nie? Jak ktoś, o właśnie, jak pani wychowawczyni tak może, to teraz uwaga z tymi mamami. To jest też metodyka. Jak mamy, szczególnie młodszych dzieci robią aferę, to wiecie, co się robi, to im się wcześniej mówi, po co my to robimy, nim się to zacznie robić, bo jak one nie są na to przygotowane i dzieci przychodzą z aferą, mamo, pani nas przesadza, to wtedy jest afera, bo ludzie tego nie rozumieją, bo chodzili do szkoły, jak tylko za karę ktoś był przesadzany. Tylko słuchajcie, teraz widzicie, powiem wam ważną rzecz. Ja tylko mówię takie zajawki tutaj, ale na przykład jak tak na poważnie gadam o przesadzaniu, uwierzcie państwo bądź nie, ale to jest prawda, to o samym banalnym przesadzaniu mówię godzinę, bo jest tyle szczegółów, na których się można wyłożyć i się wiele ludzi wyłożyło. Czyli ja chcę powiedzieć na przykład, że to jest bardzo dobra metoda, albo taka metoda gościa, gdzie się w nowej klasie zaprasza na poziom klasy, na przykład na wychowawczą zewnętrznego gościa, a ci młodzi ludzie, nieważne czy są nastolatkami, czy są młodszymi dziećmi, bardzo dużo robią, żeby przygotować się na jego wizytę, żeby być gospodarzami. I to bycie gospodarzem znacznie spaja, tak? Tworzy taką tożsamość grupową, no bo my jesteśmy gospodarzami wobec kogoś, czyli jesteśmy razem wobec kogoś. Z tym przesadzaniem jest różnie i fajnie, że to piszecie, ale uważajcie na jedną ważną rzecz, albo przesadzanie jest za karę i tak dalej. Słuchajcie, jest różnie, fajnie, otwieracie różne tematy, no to teraz wam, właśnie, usadzanie dziewczynek z chłopcami, bo popatrzcie, bo większość ludzi ma taką myśl, przesadzanie jest wtedy, kiedy broicie, będziecie gadać, poprzesadzam was z chłopakami, albo na przykład będziecie przeszkadzać, nie będziecie skoncentrowani, was pomieszam, nie? Czyli wszyscy mówią, mieszanie w ławkach to jest kara, ukryty program, wiecie co mówi? Kazać mi współpracować z kimś innym niż ja chcę, to jest kara. Czyli ja od początku sprzedaję informacje, tak przesadzając za karę, że praca z kimś innym jest karą, nie? Natomiast kiedy się od początku robi coś takiego, że się miksuje uczniów, bez jakby żadnej interwencji, to oni nasiąkają tym, że to jest normalne, że z każdym gadasz, z każdym siedzisz, z każdym coś robisz i tak dalej. Jest jeszcze drugi powód, jak już otwieracie ten temat. Drugim powodem jest to, że zobaczcie, czasami dziecko jest obiektywnie dziwne, trudne komunikacyjnie i tak dalej. Wiecie, co mu daje, jak przez pierwszy semestr, jak go przesadzam regularnie, na co on ma szansę? Że trafi na swego amatora, że trafi na kogoś, kto mu przypasuje, że trafi na kogoś, z kim się to uda. Natomiast jedno powiem, przesadzanie na przykład w ławkach jest naprawdę wyrafinowaną metodą, choć się wydaje banalną i na tym się wszyscy wykładamy. Można zrobić naprawdę dużo błędów, nie wszystkie omówię w tak krótkim czasie, nie? No bo mamy to spotkanie, nie jest jakoś tam rozciągnięte. W ogóle chcę państwu powiedzieć, że czym bardziej się szczegółowo zajmujemy tą przemocą, tym bullyingiem, no to wtedy tym bardziej czas leci i tym bardziej się okazuje, że jest o czym gadać, nie? Czym bardziej ogólnikowo, tym szybciej się da. No dobrze, biegnę dalej. Teraz popatrzcie na to. Tu macie
kiedy jest problem w ogóle? Bo to jest też ciekawa sprawa, bo popatrzcie, tak życiowo, zapytajcie Państwo rodziców, czy to jest problem, że dzieci się coś sobie zrobią, nie? To rodzice powiedzą, no jak to dotyczy ich dziecka, to zawsze jest problem, ale generalnie powiedzą, no przecież to się zdarza między dziećmi, my też byliśmy dziećmi, my to znamy, my to robimy, no i tak dalej. Zresztą zwróćcie Państwo uwagę, że większość tych rzeczy niedobrych pomiędzy dziećmi i młodzieżą, to nie są takie rzeczy, które przynoszą później poważny problem na przyszłość, no nie, i tak dalej, no nie. Natomiast, kiedy wejdziecie, te dzieci z zespołem Aspergera niesłyszącymi, już odpowiadam, ważny temat, no widzicie, to jest znowu to, że mamy spotkanie takie, wiecie, ogólne, a ktoś pyta szczegółowo, ale to jest ważne pytanie, więc odpowiem z zespołem Aspergera. Po pierwsze, jak jest dziecko, które ma orzeczenie, że nie ma w ogóle zmieniać miejsc, na przykład poważne spektrum autyzmu, to ja bym nie przesadzał go na pewno, chyba że on by sam do tego dorósł i by przyszedł w tej sprawie, że chce spróbować, to bym na jego prośbę przystał. Jak jest dziecko niesłyszące czy słabowidzące, to zawsze specjalne potrzeby są priorytetowe. To znaczy, jak on ma siedzieć w pierwszej ławce, to ma siedzieć w pierwszej ławce, tylko jemu się kolegę dolosowuje. Czyli nie mogę zrobić tak, a niestety ludzie tak robią i znam takie przypadki, że słabo słyszysz, ale wylosowałeś ostatnią ławkę, cóż masz pecha, no nie? Nie będziesz słyszał, to tak się nie robi, nie? Natomiast zawsze specjalne potrzeby są priorytetem i trzeba tak zrobić, żeby specjalne potrzeby były zachowane, a jednocześnie jakby ten problem został załatwiony. Natomiast zobaczcie tutaj, kiedy jest bullying, tak? Kiedy jest poważnie, kiedy problemy są poważne? Tutaj macie tak to zdefiniowane przez Olweusa, to co jest tutaj w tym trójkącie, jak pokazują badania, że jak doświadczasz takiej przemocy w klasie jak tutaj, to problemy związane z twoim zdrowiem psychicznym, funkcjonowaniem i tak dalej są problemami bardzo poważnymi. Czyli takimi, no, że nie ma opcji, że przejdziesz to suchą nogą, tak? Nawet zostają badania podłużne, to pokazują, nawet efekty zostają na bycie 40-latkiem, tak? Jak się bada ludzi w takich badaniach podłużnych od podstawówki do 40, to te problemy zostają ze zdrowiem psychicznym bardzo długo i bardzo późno. Natomiast zobaczcie, co musi być spełnione. Po pierwsze, musi być taka etatowa ofiara w klasie, powtarzalność, która ciągle doświadcza. Ktoś powie, ale banalne, wszyscy to wiedzą. To podpowiedzieć coś Państwu bardzo praktycznego? Pomyślcie sobie. Jak ktoś jest wychowawcą klasy, gdybyście mnie zaprosili do swojej klasy, a ja bym tych dzieci nie znał i prowadziłbym z nimi zajęcia na jakiś temat, no na temat X. I Państwo byście w tych zajęciach nie uczestniczyli, ale po zajęciach byście mnie zapytali, jak Ci się prowadziło? A ja bym powiedział, fajnie. A ja bym powiedział tak, wiesz co, tam było takie coś, że przez cały czas zajęć dogadywali jednemu chłopakowi albo jednej dziewczynie, nie? To powiem Państwu coś, jak nie mielibyście sekundy zastanowienia, kto to był, czyli mówicie, to na pewno był ten, albo to na pewno była ta, to znaczy, że to jest ta powtarzalność, bo jest etatowa ofiara, czyli nie mógł to być ktokolwiek, tylko wiecie na pewno, że to na 95% był ten X. Ta powtarzalność jest trudna, wiecie dlaczego? Dlatego, że ona nie musi dotyczyć poważnych rzeczy, ona może dotyczyć małych rzeczy, które się dzieją często, nie? Bo dużą rzecz to każdy zobaczy, ale czasami ktoś komuś do plecaka wrzuca takie małe kamyczki i to te małe kamyczki go przeciążają. Musi być nierównowaga sił, ale znowu niekoniecznie fizyczna, bo może wynikać z tego, że ktoś jest wygadany, że ktoś się nie boi mówić publicznie, że ktoś się nie boi dogadywać, że ktoś jest inteligentny i znajduje czyjś słaby punkt, i jego temat i mu tam kręci tym. Wiecie, powiem Wam przykład. Moja studentka chodziła do gimnazjum i ona była osobą adoptowaną. I ona miała chłopaka w klasie, który się skądś o tym dowiedział, wiecie, coś o tym się dowiedział, miała chłopaka, że się coś o tym dowiedział. No i się okazywało, słuchajcie, że i się okazało, że on w każdej chwili na lekcji, jak była o czymś mowa, na przykład, nie wiem, o rolnictwie, to on na przykład rzucał hasło, w kogoś w kapuście. Właśnie co tydzień to spoko, właśnie o to chodzi, że ci uczniowie muszą wiedzieć, że to jest tymczasowe. I wreszcie potem z czasem pojawia się zła intencja, jeszcze trzecia rzecz, czyli krzywdzi się specjalnie, nie? Zaczyna się krzywdzić specjalnie na złość, już tak w sposób taki systematyczny. I chcę Państwu powiedzieć, ciekawostkę, takich dzieci, które tego doświadczają, nie ma tak dużo, ktoś powie, bo ich jest 5-10% według badań. Ale ci, którzy mają
takie coś na swoim koncie, jak tu widzicie na tym slajdzie, czyli mają powtarzalność, nierównowagę sił, intencjonalność jako ofiary, to jak im się mierzy dowolnymi narzędziami stan zdrowia psychicznego, to oni mają 4-5 razy gorsze wskaźniki, jak się mierzy depresję na przykład albo zaburzenia psychosomatyczne. I to nie są żarty, bo tak naprawdę 3 lata bullyingu to można nawet bardzo sprawnego młodego człowieka zwrakować tak, że się nie podniesie. No dobrze, jak dobrze posadzić las? To teraz posłuchajcie, o co chodzi z tym, to jest taka moje porównanie autorskie, takie śmieszne, ale śmieszne, nie śmieszne, bo wszyscy mówią, musisz patrzeć na niedopałek, zobaczyć niedopałek, jak nie chcesz pożaru lasu, musisz zalać go wodą albo zadeptać, iskrę zobaczyć pierwszą, butelkę, od której się może zapalić, wiesz, która działa jak soczewka, czyli wszyscy mówią, uważaj na pierwsze oznaki ognia. Ale jak się teraz zapyta leśnika współczesnego, a kiedy wy myślicie o pożarze lasu, to wiecie Państwo, co powie współczesny leśnik? Czy można użyć słowa znęcanie się? Można. W ogóle mamy ciekawostkę, jak ktoś zadał to pytanie takie dotyczące terminologii. Popatrzcie Państwo, ja używam słowa bullying. My w Polsce masowo, popularnie używamy słowa agresja w szkole, które jest wielkim workiem, na który się łapie zarówno konflikt uczniów, że jeden drugiego kopnął, czy sprzezywał, a tamten sprzezywał go w drugą stronę, tak, wyzywał i tak dalej. Natomiast w wielu krajach na świecie od lat 70. stosuje się to słowo takie wskazujące na tą najpoważniejszą przemoc i ono rzeczywiście najczęściej funkcjonuje jako bullying albo mobbing w niemieckojęzycznych krajach. We Włoszech bulismo, w Japonii ijime. Natomiast my w Polsce mamy to słowo znęcanie się, ale my go rzadko używamy i ono tak na co dzień by było pewnie zrozumiałe, natomiast nie jest chyba jeszcze tak upowszechnione i póki co mamy to wszystko w jednym worku, co niekoniecznie jest dobre, bo wtedy do jednego worka wrzucamy rzeczy zwykłe do rzeczy bardzo poważnych. Natomiast wracając do tego, jak dobrze posadzić las, co powie ten leśnik? My myślimy o pożarze na etapie sadzenia lasu. Czyli my myślimy o pożarze wtedy, kiedy zamieniamy łąkę w las, czyli robimy szerokie drogi, żeby tam się dało dojechać i żeby nie przeskoczył ogień. Doprowadzamy wodę wszędzie, żeby ta woda gdzieś tam się pojawiła, wiecie, i tak dalej, no nie. Konkretne techniki dla techników zaraz powiem parę, nie, na ten temat. Natomiast czy ten, który się znęca, ma skłonności psychopatyczne? Fajne pytanie, pani Beaty, to powiem pani tak. Kiedyś tak szukano, że to są cechy tych dzieci, wiecie, takie psychologiczne, że znęcasz się, znęcasz, nie? Trochę jest takich badań, ale chcę Państwu powiedzieć coś bardzo ważnego. I moje dzieci, których mam trójkę, i dzieci każdego z Państwa, które wychowujecie, żeby szanowały innych, spokojnie jak wejdą w mechanizmy przemocy grupowej, to mogą komuś coś zrobić i będziecie Państwo wszyscy zdziwieni, że Państwa dziecko tak wychowywane, jak je wychowujecie i tak szanujące innych coś zrobiło. Znam dużo przypadków, gdzie w przemoc się zaangażowali rówieśniczą, poważną tacy, których byście się Państwo nigdy nie spodziewali, co są wolontariuszami, działają społecznie i tak dalej. Bo to są mechanizmy pewne, takie jak na przykład mechanizm stygmatyzacji, czy mechanizm błędnego koła, w które wchodzimy dość automatycznie. Czyli głowa przestaje pracować i się zaczyna coś robić. Tak najprościej mówiąc, jak idę z grupą kolegów i każdy komuś dogaduje, to ja mogę też dołączyć ze swoimi 3 grosze swoje, mimo że nie mam żadnych strasznych emocji wobec tej osoby, ale chcę bardziej popisać się przed tym, kto idzie ze mną w grupie na przykład, nie? I chcę jakoś tam zabłysnąć, czy jakoś zadziałać. Natomiast idąc dalej, natomiast powiem Wam dalej, słuchajcie, jak dobrze posadzić las. Tu chcę trochę praktycznych rzeczy powiedzieć, to przepraszam, że tak nie odnoszę się do każdego pytania, po prostu się nie da, wiecie, jest nas 800 osób, prawie tam 700, więc wiecie, to by było strasznie ciężko, jakbym popłynął w te odpowiedzi. Natomiast jak dobrze posadzić las, słuchajcie. Czyli jak zrobić, żeby były takie relacje w klasie, żeby ci uczniowie właśnie, nie wiem, były między nimi te sznurki, żeby krótko mówiąc, szybko nie pojawiał się problem, żeby to szybko gdzieś tam się nie działo i destrukcyjnie i mocno, to pozwólcie, że ja trochę powiem konkretnych sposobów i konkretnych ważnych rzeczy, dobra? Powiedziałem wcześniej o tym przesadzaniu w ławkach, to był pierwszy z takiej złotej piątki. Powiedziałem o metodzie gościa, ale na przykład bardzo dobrze działają wszelkiego rodzaju sytuacje, w których się na przykład
ktoś to wcześniej pisał, ale widzicie Państwo, diabełek tkwi w szczegółach. Jeszcze wrócę do tego sadzenia lasu, jeszcze wrócę jednak. Popatrzcie, ktoś wcześniej pisał, o, na grupy dzielę uczniów, na zespoły dzielę uczniów. To nie jest to samo, co siedzieć w ławce z kimś przez tydzień, jak go tylko dzisiaj na lekcji dam do jakiegoś ćwiczenia, czy do jakiegoś zadania, czy do czegoś na zespół, nie? Taki zespół roboczy stworzę. Powiedzieć Państwu ciekawostkę, ja gadam z ludźmi i się przyjaźnię z naszego środowiska od wielu lat. Czasami się przychodzi do kogoś, kto pracuje 15 lat i się mówi, dzielisz czasami uczniów na zespoły do pracy? Ktoś mówi tak, a ja mówię, jak to robisz? A mówię im, żeby się dobrali w piątki, w trójki, w szóstki, ileś tam. Ma zespoły? Ma. Czy ma tworzenie sznurków? Nie ma, bo każdy tworzy zespół z kimś, kogo już zna. Czyli kluczową rzeczą jest losowanie, ale kluczową rzeczą jest, jak to losowanie robimy. Zobaczcie, czasami się mówi ogólniki, losuj, nie? Ale jak losować? Czy ma znaczenie, jak losujemy? No ma znaczenie, jak losujemy, bo jak losuje się w sposób atrakcyjny, to się odciąga uwagę od tego, z kim się ktoś trafił. Nie pozwólcie, że ja powiem jeden przykład, nie? Jak uczyłem młodsze dzieci angielskiego w podstawówce, to na przykład jak potrzebowałem trójek, a oni już znali kolory, to wyciągałem taki komplet z worka, gdzie były takie komplety kartoników, na przykład czerwony kartonik, kartonik z napisem red i kartonik z napisem czerwony po polsku, nie? Był komplet, był. Kolorowy kartonik, po polsku kolor i po angielsku. Mówię, widzicie komplet? No widzimy. No to ja mówiłem, wrzucam to do worka, no i wy wyciągacie szybko sobie kartkę i biegacie po klasie, żeby znaleźć komplet, żebyście mieli komplet kolor po polsku, kolor po angielsku i kartonik w tym kolorze. Ktoś powie banał. Nie banał, bo to budziło emocje i jak oni nagle w trójkę stanęli w tym komplecie, to nie patrzyli na to, kogo mają w tym zestawie, tylko patrzyli na to, że mają już komplet i my już mamy, nie? I nikt się nie emocjonował, kto to mu się trafił, ja z nim nie chcę pracować, ja w nim nie chcę robić i tak dalej, nie? Ja na przykład od lat jestem zbieraczem losowań i chcę Państwu powiedzieć, że jak nauczyciel ma z 10 atrakcyjnych losowań, a nie jedno zawsze takie samo, to jest mu dużo łatwiej dzielić na grupy, bo uczniowie się lubią dzielić na grupy, no i tak dalej, no nie? Więc można różnie, byle nie bazować na jednym zawsze od dawna, nie? Są rozwiązania typu wydarzenia specjalne, typu nocki w szkole i tak dalej. No wiecie, to trochę wykracza poza to spotkanie, natomiast ja powiem Państwu coś takiego. To są rzeczy codzienności, bo się, to nie są, zobaczcie, zajęcia edukacyjne poświęcone przemocy, tylko to są rzeczy, które się dzieją na co dzień, one są dużo silniejsze. Na przykład jak ktoś by mnie zapytał, co bardziej zintegruje uczniów, czy zajęcia integracyjne, czy przesadzanie w ławkach, to ja powiem tak, to nie ma porównania w ogóle, bo zajęcia, przesadzanie w ławkach to jest pewna codzienność, gdzie oni nasiąkną, gdzie oni, wiecie, tak jakby pogłębią kontakt z kimś, znaczy inaczej, to się stanie samo, to się stanie przy okazji, to nie jest takie celowe nawijanie makaronu na uszy. Nie mówię, że te zajęcia integracyjne są złe, ja tylko mówię, że dużo silniejsze są rzeczy, które się dzieją w dłuższej perspektywie i w codzienności i one wcale nie muszą zakłócać tego, co robimy w szkole, czyli tam procesu i tak dalej. Zwróćcie uwagę na to, czy się zajmujemy wszystkimi aktorami, czy się zajmujemy wszystkimi aktorami. Co mam na myśli, mówiąc aktorzy, tak jak na scenie ktoś gra. Zobaczcie, jest taka dwójka aktorów, którzy nas zawsze interesują najbardziej, czyli ofiary i sprawcy, nie? Ofiary i sprawcy, to są ci główni aktorzy, nie? Natomiast są jeszcze sprawcy ofiary, czyli taki, co komuś robi i jemu robią, czyli raz jemu robią, raz on komuś robi. Natomiast no, nie ma za dużo na to czasu, ale ja Państwu powiem tylko jeden przykład, dobra? Pozwólcie, że go powiem. Jak pracować z ofiarą? Pomyślcie nad tym, jak pracować z ofiarą? Czasami dziecko jest ofiarą, nie lubią go, wiecie, on jest nieatrakcyjny, traktują go jako głupiego, jako takiego gorszego. Czasami obiektywnie to dziecko jest mniej atrakcyjne. I znam wielu nauczycieli o ogromnym sercu, choćby to, że Państwo tu siedzicie, to świadczy o pewnej energii, o pewnym sercu i tak dalej. I znam wielu nauczycieli, którzy mówią na przykład, jak ja widzę dziecko odrzucone w klasie, to ja to widzę, moje serce mi mówi, że trzeba działać i zaczynam działać. I ktoś kierując się tym sercem mówi, no to staram się innym uczniom pokazać jego mocne strony, staram się go w jakiś sposób dać mu jakieś zadania, które jego status w klasie powiększą i tak dalej. I chcę Państwu powiedzieć, że zarówno ja osobiście, jak i pewnie wielu z Państwa
pomimo dobrych chęci strasznie tymi działaniami zaszkodziliście. Ja na przykład wielokrotnie, jak miałem wychowanka w mowie i chciałem, żeby podnieść jego status w grupie, to byłem tak inteligentny i tak nieumiejętny w tym i tak jak słoń w składzie porcelany, że on miał gorzej przed moją interwencją niż po mojej interwencji. Nie? Dlaczego? Bo się na przykład przesadza. Za dużo się robi, za dużo się słodzi, nie? Czyli się podbija do tego ucznia i się mówi wspaniale, genialnie, zobaczcie jaki fajny, jak umie i tak dalej. A połowa uczniów na boku widzi, że to jest pic na wodę i mówią na przykład, a w imię czego on go tak traktuje nadmiarowo, a w imię czego on go nam próbuje tutaj tak sprzedać. Nawet uczniowie mi to w wywiadach mówili, że oni widzą wtedy, że ten nauczyciel nadużywa jakby próby przekonania ich do kogoś i tak dalej. I efekt jest odwrotny. I chyba to jest jedna z bardziej tragicznych rzeczy, jaka nas może spotkać jako nauczycieli, nie? Gdzie chcemy dobrze, a wychodzi odwrotnie. Popatrzcie tutaj, takie początki bez komunikacji. To jest fajny przykład. To jest fajny przykład nauczycielki z tego naszego Macmillanowskiego kursu, która mówi, że najczęstszym błędem, który zauważyłam, jest to, że bez jednoznacznych zeznań ofiary nie podejmowaliśmy działań wobec sprawcy. Czyli coś się dzieje, ktoś komuś coś robi, nie? I my nagle chcemy, wiecie, zabawić się w policjanta i mówimy, bo potrzebujemy jasne zeznania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I bardziej się grzebiemy w tym, co było kiedyś między tymi uczniami, niż próbujemy się nastawić na to, jak z nimi będziemy pracować, czy na co będziemy zwracać uwagę od teraz do przodu, to nie? Czyli się grzebiemy, kto kogo, kiedy, oni mają tam różne zdania, jeden nadaje na niego, tamten nadaje na tamtego, natomiast generalnie rzecz biorąc, nie myśli się o tym, że to od teraz jest jakieś nowe otwarcie i właściwie na tym warto by było gdzieś położyć główny nacisk. No dobrze, to teraz zobaczcie Państwo tutaj coś bardzo dla mnie takie, że łzy do oczu się cisną. Czy zobaczymy małe rzeczy i czy zobaczymy wykluczenie? W ogóle czemu ja tak truję o tym wykluczeniu w ogóle? Popatrzcie Państwo. Wykluczenie się wydaje być taką formą agresji mało problemową, no bo nikt nikogo nie bije, nikt mu nie niszczy rzeczy, nikt na niego nie wypisuje bluzgów w internecie, no to ktoś powie, no to przepraszam cię, no to gdzie tutaj jest, agresja? Okazuje się po pierwsze, że dzieci, które są tylko wykluczone, to czasami mówią coś takiego, mi kiedyś tak chłopak powiedział taki, wolałbym, żeby mnie bili, niż żeby mnie traktowali jak powietrze, a po drugie w większości sytuacji bardzo długo jest tylko wykluczenie w klasie, a dopiero potem dochodzi cyberprzemoc, dochodzą różne inne rzeczy i tak dalej. I teraz posłuchajcie taką ciekawą rzecz. To są wypowiedzi nauczycieli, którzy zaczęli zwracać uwagę na takie drobne rzeczy między uczniami i ktoś pisze, pamiętam, że jeden z chłopców nie został zaproszony na urodziny, bo w lokalu było 11 krzeseł, a chłopiec powiedział, że i tak by nie przyszedł, nie? Czyli za mało krzeseł jest, żeby go zaprosić na urodziny, nie? Albo na przykład ktoś rozdaje rzeczy w klasie i pomija jakiegoś i jemu da na końcu dopiero jakiś tam test czy coś innego, nie? Czemu ja Państwu o tym mówię? Bo się okazuje, że to jest tak jak z gaszeniem pożaru, że jak się ma oko na takie małe rzeczy na początku i się reaguje, to wtedy się da zareagować i to ma sens, ale jak się będziemy próbowali, jakby zgapimy się, nie zauważymy tych małych rzeczy, to się wtedy doigramy rzeczy dużo, dużo poważniejsze, które gdzieś będą. Czyli popatrzcie na ten slajd tutaj, fizyczną wszyscy widzą, ktoś kogoś w zęby dał, skopał go, zniszczył mu, rozwalił mu, wiecie, pobrudził mu, bo fizyczna to też może być do jego ubrań, do jego przedmiotów, do jego plecaka, do jego innych rzeczy. Słowa, no to usłyszymy, że go wyzywa, ale wiecie Państwo, ciekawostkę powiem. Każdy zauważa w przemocy werbalnej te przekleństwa, że go zbluzgał, użył słów obraźliwych, wulgarnych i tak dalej. Wiecie Państwo, ile jest przemocy werbalnej, gdzie się mówi pięknym językiem i się nie używa jednego brzydkiego słowa? Pamiętacie ten przykład z dzisiaj, co dziewczyna była adoptowana, a chłopak mówił hasła typu znaleziono kogoś w kapuście i tak dalej. On nie mówił jednego brzydkiego słowa, on ją zajechał tymi tekstami. Jak ja znajdę czyjś słaby punkt, to ja nie muszę przeklinać, żeby tak było, nie? A z tym nastolatkowie często mówią, że go nie rusza. W ogóle jak nastolatek chodzi i mówi, że mu na czymś nie zależy co 5 minut, to raczej jest odwrotnie. Najczęściej to tak wygląda, nie?
Cyber, no to każdy zobaczy te bluzgi w internecie, te komentarze nieprzyjemne czy coś. Natomiast relacyjnej uczniowie nie widzą. Jak ja pytam uczniów, co ktoś komuś może zrobić nieprzyjemnego w klasie, to o relacyjnej prawie nigdy słowa nie ma, tak? Czy my zauważymy relacyjną? My widzimy często relacyjną, tylko stoimy wobec tego z pustymi rączkami, bezradni. Ja mówię też o sobie, bo człowiek mówi tak, chciałbym, żeby z nim się zapoznali, chciałbym, żeby on się stał atrakcyjny, a za bardzo nie wiemy, jak to zrobić. No, jedną z metod już dzisiaj tak trochę zaznaczyłem, tak, to przesadzanie w ławkach, bardzo skuteczna, ale musi być dobrze zrobiona. No, nie jest jedyna, tak, nie jest jedyna, natomiast no wiecie, tylko tyle, ile się da. No czy możemy zaszkodzić? No dobra, konkretny przykład, żeby nie teoretyzować wielce. Czy możemy zaszkodzić? No bo mówi się Hipokrates, po pierwsze nie szkodzić. Wiecie, co jest najgorsze? Kto chce zaszkodzić relacjom między uczniami? Nikt. Ja nie chcę, państwo nie chcecie, nikt nie chce. Nie? Czy możemy? Pewnie, że możemy. Możemy zaszkodzić na przykład, bo czegoś nie zobaczymy, o tym już mówiłem, nie zobaczymy wykluczenia, nie poczujemy, że powinniśmy jakoś działać, nic się nie uda, nie? Ale możemy też zaszkodzić działając za mocno. Podać wam przykład? Bardzo proszę. Powiedzmy, że prowadzę lekcję i ktoś się z kogoś wyśmiewa. O, chłopak się jąka, a ktoś go przedrzeźnia, nie? I mnie to wkurzy. Ja, tak wiecie, emocjonalnie, mocno opiernicze tego, co tak go przedrzeźnia. I powiem, bohater. Nie? I wiecie co? Czasami będę myślał, że zadziałałem dobrze, bo na przykład się okaże, że już przy mnie nigdy takie coś się nie wydarzy. Ale to, że zadziałałem nadmiarowo, za mocno, za energicznie i tak dalej, to na przykład może się okazać, że za chwilę ten będzie musiał coś zrobić z utraconą twarzą i na przerwie dorąbię tamtemu jeszcze gorzej. Dlaczego? A no dlatego, że stracił twarz przy kolegach, więc musi pokazać, że mu nie zależy, że on będzie kontynuował, będzie robił i tak dalej, no nie? Więc chcę wyraźnie tu powiedzieć, że na przykład nie zawsze to, co emocjonalne i to, co dyktuje serce, jest najmądrzejsze. A zobaczcie, a ten nauczyciel, który chciał tak podnieść pozycję tego ucznia i tak, wiecie, przesadzał w jego sprawie, zamiast być kroplą, która drąży skałę i małe rzeczy robić często, to tak, wiecie, poszedł frontem pełnym go reklamowania innym, też chciał dobrze, a zaszkodził. Ja wielokrotnie chciałem dobrze i zaszkodziłem i wszyscy dobrzy nauczyciele chcą dobrze i chyba to jest największa tragedia, jak nie mamy tego przemyślanego i chcąc dobrze przyniesiemy odwrotny efekt. No właśnie, zobaczcie tutaj na przykład prawdziwy przykład znowu, jakiś WF-owy przykład z wychowania fizycznego, nie? Że na przykład jest dziewczyna, wybuchy, wszyscy się śmieją, jak ona próbuje zrobić ćwiczenie, przewrót, nie, na przykład. Albo jak są rozgrywki, słynne tip-topki, pamiętacie państwo, albo numerki, ale nie losowanie, tylko takie, że dwóch kapitanów i oni sobie wybierają, kogo biorą i zawsze jest taki ofiara na końcu, wszyscy, a jemu się trafił ten najgorszy czy coś, nie? A wystarczyłoby na przykład od początku losować, albo od początku na przykład budować pewien standard, że my tu sobie pomagamy i tu w ogóle nie ma śmiechu, co kto umie, co nie, tylko każdy się stara robić lepiej niż zrobił wczoraj. Przecież to my budujemy ten pewien standard, nie? Tylko pytanie, czy go budujemy od samego początku, czy czekamy, aż te rzeczy spontanicznie potoczą się w kierunku, w którym nie chcielibyśmy, żeby się potoczyły. No to wreszcie muszę państwu tutaj podłożyć pewną bombę. Słuchajcie, coś, co jest masowo robione, bo lubimy teraz te papierki, te dokumentacje i tak dalej. No na przykład stosuje się w niektórych szkołach, bo ktoś tak doradził, bo pani z poradni doradziła, bo na szkoleniu doradzili albo coś. Musimy zmierzyć pozycję w grupie i się stosuje techniki socjometryczne. Szczególnie pewnie państwo znacie, jest taka klasyczna technika socjometryczna, gdzie się zadaje pytania o kryterium pozytywne. Na przykład, z kim w klasie chciałbyś najbardziej siedzieć w ławce? Albo o kryterium negatywne. Z kim w klasie nie chciałbyś mieszkać w namiocie, gdybyśmy wyjechali na wycieczkę? I to się liczy później, ile ktoś miał tych wyborów negatywnych i tak dalej. I się mówi, to jest piękna diagnoza. Wiecie państwo, ile tym można zaszkodzić? Ja znam takie przypadki. Co to robi? Powiedzmy, że jest nowa klasa, gdzie nie ma jeszcze animozji i ja wchodzę i rozdaję te kartki, z kim nie chciałbyś siedzieć w ławce, nie? To jak ja dostanę kartkę, z kim nie chciałbyś siedzieć w ławce,
to być może to jest pierwszy raz, gdzie takie pytanie ktoś mi zadał, że ja sobie go nie zadałem wcześniej, bo nie miałem potrzeby sobie go zadawać, nie? Ale jak ktoś mi dowalił takie pytanie, z kim w klasie chciałbyś najbardziej siedzieć, nie chciałbyś, z kim byś nie chciał siedzieć w ławce, tak ktoś mnie grzecznie prosi, a jeszcze mi tłumaczy, jakie to ważne, żebym dobrze odpowiedział czy coś, to ja wtedy obracam się po sali, znajduję tą osobę i mówię, już go mam, już go naznaczam, nie? Czyli ja już po tej lekcji wiem, z kim bym nie chciał siedzieć, bo mnie o to poprosił nauczyciel. Ja nie tylko zdiagnozowałem, ja nawet sobie to zdefiniowałem. Ale jak wyjdziemy z klasy, to dopowiem do mojego najbliższego przyjaciela czy koleżanki, kogo napisałaś? A ona powie tamtą, a ja powiem tak samo. Czyli tak naprawdę to niby miała być tylko badanie, niby tylko socjometria, a naprawdę przyniosło większe jeszcze szkody. O tym można by cały dzień, ale ja chcę tylko pokazać, jak coś, co wszyscy myślą, że to jest diagnoza, jest w rzeczywistości no, większym problemem i poważniejszym problemem niż się wydaje. No to chcę Państwu to podsumować i myślę, że to będzie ciekawe. Po pierwsze, co łączy skuteczne programy, bo się robi takie badania, co łączy skuteczne programy. A jak ktoś pisze, nauczyciele z rodzicami, oj, muszę coś powiedzieć. Wiecie co? Z tymi rodzicami, że nauczyciel powie rodzicom, a rodzice zapytają, ej, kogo napisałeś, albo pani mówiła na wywiadówce kogo. Ja znam przykłady nauczycieli, ale bardzo sobie to cenię, że przyszli powiedzieć, powiedzieli do mnie, wiesz co, ja jeszcze coś głupszego robiłem. Ja mówię, co? On mówi, przychodziłem do klasy i pokazywałem im te wyniki socjometrii na tablicy i dyskutowałem z klasą. O, 19 osób nie lubi Janka, a tyle osób nie lubi kogoś, nie? Poważnie. I to ludzie, wiecie, trochę bezrefleksyjnie takie coś robili, no nie? Natomiast co łączy skuteczne programy? Po pierwsze zaangażowanie całej społeczności. Krótko mówiąc, no ja mam dużo takich przykładów, że wszyscy mają na to oko na przykład. Generalnie jesteśmy taką społecznością nauczycielską, która zwraca na to uwagę. Na przykład wszyscy, co mają nowe klasy pierwsze, to mają pomysły na integrowanie uczniów, nie? Dobra diagnoza. I widzicie, co to jest dobra diagnoza? Wszyscy myślą, diagnoza teraz to myślą o tych różnych testach. Testy, kserówki, dajcie, rozwiążcie, my policzymy. Niekoniecznie. Dobra diagnoza to jest dobra obserwacja. Jest masa rzeczy, które można obserwować. Jak uczniowie reagują na przykład, dobra przykład, żeby nie być wielkim teoretykiem. Jak kogoś zaczynają nie lubić w klasie, a jeszcze kilku go lubi, czyli ja obserwuję, generalnie się z nim nie bawią i nie gadają, ale dwóch, trzech jeszcze z nim czasami się bawi. To jak ja takie coś zaobserwuję, to mogę próbować na przykład wzmocnić tych, co ze sobą są razem, czyli dać im zadanie, na przykład, o, pomóżcie mi coś tam posprzątać albo zbudować i dać tych, co, tych wiecie, tych i mających się ku sobie, nie? Jest szansa, że to, co jeszcze zostało, się wzmocni, ale to muszę mieć oczy otwarte, nie muszę robić żadnych testów, tylko wystarczy, że to widzę, no nie? Troszeczkę, żeby patrzeć, czy coś się dzieje. No właśnie praktyczne szkolenie nauczycieli. Ja jestem w ogóle przekonany, że szkolenie nie takie, co to jest agresja, bo takie to wszyscy przeszliśmy 1000 razy, tylko trochę takie, no na przykład, jak dobrze przesadzać, nie? Ale uczniów, no co tam robić. Nastawienie na wszystkich aktorów, wszystkich, jakich się da, nie? Nastawienie na budowanie norm kompetencji społecznych, czyli jakby na budowanie takich rzeczy pozytywnych. Ja jestem w ogóle przekonany, że jak będziemy dużo ciągnęli w tą stronę relacji, to nie będziemy czekać. Znaczy zdarzy się, ale dużo rzadziej się zdarzy, że będziemy musieli interweniować, blokować i tak dalej. Sensowne zaangażowanie rodziców. Tutaj parę osób pisało, ja tak lewym okiem patrzę i prawym. Słuchajcie, temat rzeka, jak to zrobić na przykład, znaczy są na to sposoby, no nie na 5 minut, ale, bo wiecie, ale na przykład jak to zrobić, żeby rodzice sprawcy na przykład nie czuli się, że za wszelką cenę muszą go bronić. To jest naprawdę kwestia stylu rozmawiania z nimi, bo jak się im sprzeda tak, że oni powiedzą, to moje dziecko tu zniszczą za to, że on coś zrobił, to oni będą mówić, nie macie racji, odczepcie się, on nic takiego nie zrobił, nic się nie dzieje. Działanie w pewnej codzienności, takie nieakcyjne, czyli takie działanie na co dzień, tak? Chciałbym Wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, jak już mówimy o tych skutecznych programach i o tych skutecznych rozwiązaniach, że ja to wiem z doświadczenia, ale wiem też nie tylko ze swojego, ale z wielu ludzi, działają czasami małe detale, tylko trzeba wiedzieć, jakie to są detale. Wcale to nie muszą być rzeczy jakieś bojowe, jakieś super ostre i tak dalej. Chcę Wam powiedzieć też, że wiele rzeczy, o których się dużo mówi, to jakby badania nie potwierdzają, że one są skuteczne. Na przykład mediacje się mówi działają na bullying. Mediacje działają na konflikty, jak się pokłócimy, jak jest awantura między nami, ale nie jak się nad kimś znęcamy.
nie ma mediacji między gwałcicielem a gwałconym, tak? Katowanym a katem. To już jest za późno, nie? Ale niektórzy mówią, mediacja działa na bullying, mediacja działa na konflikt. Nie działają takie profilaktyczne teatrzyki, że przyjeżdżają ludzie, pokazują teatrzyk o przemocy i wszyscy widzą teatrzyk i mówią, my już nie będziemy ten teatrzyk nam uzmysłowi. Tak samo jak nie działają programy zero tolerancji, że na zasadzie jak cię złapiemy, że komuś coś robisz, to cię przykładnie ukaramy, ponieważ się okazuje, że można dużo rzeczy robić, za które nie ma kary, na przykład przemoc relacyjna. Wyobraża sobie ktoś, że ktoś kary dostał za to, że się z kimś nie zadaje? Nie bardzo, nie? Podsumowując, rzetelna wiedza dorosłych, ale rzetelna to znaczy taka bez uprzedzeń, taka wiecie, do podłogi, brak opierania się o zdrowy rozsądek, bo zdrowy rozsądek mówi na przykład, fajnie jest zmierzyć, nie, socjometrią, no co, nie jest dobrze zmierzyć? No jest, tylko że ten zdrowy rozsądek nas sprowadzi tu na manowce. No takie po pierwsze nie szkodzić, żebyśmy uważali, że serce nas nie zawsze wprowadzi na pomoc specjalną. Działanie na wczesnych etapach, krótko mówiąc, sadzenie lasu, a nie czekanie na pożar w lesie. No i prymat tych rozwiązań wychowawczych nad prawnymi. Te procedury nam się przydadzą, jak będzie poważna przemoc, ale trzeba mieć dużo pomysłów wychowawczych. Podsumowując, powiem Państwu, co my robimy z Macmillanem, ale to tak tylko dla ciekawości. Jak ktoś jest ciekawy, to sobie Państwo zerknijcie więcej. Teraz robimy taką trzecią, bardzo rozbudowana rzecz. Długo nad tym pracowaliśmy, nagraliśmy filmy, przygotowaliśmy 100-stronicowe rozbudowane materiały, nagraliśmy filmy z innymi wykładowcami, zrobiliśmy zadania domowe i takie 5 spotkań jest, które polega na tym, że najpierw jest wykład na żywo, później jest zadanie domowe, później jest forum, na którym ludzie sobie wymieniają się tym, jak to zadanie zrealizowali ze mną i z tymi ludźmi, innymi ludźmi, innymi uczestnikami, a później jest następne spotkanie i tak dalej. Zobaczcie Państwo, poczytajcie o tym, ja do tego zachęcam, bo ja jestem z tego bardzo dumny, to jest takie, wiecie, wymagające, bo trzeba mieć czas na 5 spotkań, trzeba zdać test na końcu, ale rzeczywiście jest bardzo praktyczne, więc to tak reklamowo mówię, ale zerknijcie sobie na opis tego projektu. Co chcę powiedzieć kończąc? Wiecie co, ja powiesiłem takie życzenia dla nauczycieli, takiego historyka amerykańskiego, które wieszam w każdym roku i też uważam, że to jest ważne, że nauczyciel ociera się o wieczność, bo nigdy nie wie, gdzie kończy się jego wpływ. Ja mam przekonanie, że jak się dobrze umie rozwiązywać problem przemocy w klasie, to się komuś zmienia biografię i się mu oszczędza takich bardzo trudnych doświadczeń, które często mu w ogóle zmieniają negatywnie całe życie. Czyli jak ma szczęście dziecko, szczególnie takie, wiecie, narażone na bycie ofiarą na to, no to ma sens. Zamykając, bardzo Wam dziękuję, że chcieliście ze mną tą godzinę być. Dla mnie to była przyjemność. Strasznie żałuję, że nie mogłem tak w te wszystkie pytania wejść głębiej. Wiem, że dotknąłem pewnych rzeczy. Ktoś chce więcej, to sporo moich wykładów dłuższych na ten temat jest na YouTubie. Zachęcam do tego kursu, ale to jak kogoś to głębiej interesuje. Mam nadzieję, że każdy coś znalazł dla siebie. Wszystkiego dobrego. Serdecznie dziękuję. Dziękuję.